Witam Maciej Idzik i zapraszam na kolejne wiadomości telewizji Sędziszów Małopolski. W tym wydaniu między innymi. 15 lat warsztatów terapii zajęciowej Caritas w Ropczycach. Dzisiaj chcemy dziękować i podziwiać to dzieło, któremu na imię warsztaty terapii zajęciowej w Ropczycach. Mikołaj odwiedził podopiecznych psoni. Panie Mikołaja, dzwonią dzwoneczkami. Święty Mikołaju, bądź wreszcie tutaj z nami. Klub seniora w Sędziszowie Małopolskim otwarty. Gratuluję samorządowi, że zdecydował się wziąć udział w konkursie na otwarcie klubu seniora Senior Plus. Warsztaty terapii zajęciowej Caritas w Ropczycach mają 15 lat. 28 listopada w placówce odbyły się uroczystości jubileuszowe. Warsztaty terapii zajęciowej w Ropczycach powstały w grudniu 2003 roku. Są placówką prowadzoną przez Caritas diecezji rzeszowskiej. Obecnie w zajęciach uczestniczy blisko 60 osób niepełnosprawnych z terenu całego powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Codzienny program obejmuje zajęcia zawodowe w 12 profilowanych pracowniach. W każdej z nich rehabilitację prowadzi wykwalifikowany terapeuta, a nad przebiegiem terapii czuwa psycholog. Jubileusz powstania warsztatów terapii zajęciowej w Ropczycach rozpoczął się mszą świętą, której przewodniczył biskup Jan Wątroba. Dzisiaj chcemy dziękować i podziwiać to dzieło, któremu na imię warsztaty terapii zajęciowej w Ropczycach, ale w łączności z wieloma innymi dziełami, które powstały właśnie z Bożego natchnienia. Powstały w sercach i umysłach ludzi, którzy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, zaangażowali się w dzieło pomnażania dobra. Chcemy dziękować za ludzi, których serce przepełnione wrażliwością na człowieka potrzebującego, na miłością do tego człowieka potrafiło i ciągle potrafi tworzyć dzieła wielkie. Dzisiaj w tym jubileuszowym dniu 15. rocznicę powstania tej placówki. Dziękujemy nade wszystko Panu Bogu za to, że nieustannie w sercach ludzi budzi taką potrzebę, takie pragnienie i taką miłość, która potrafi zaangażować się na rzecz drugiego człowieka. Dziękujemy za te natchnienia, ale dziękujemy też za ludzi, których posłał tu, w tym mieście, na tej ziemi, aby to dzieło realizowali. Przy okazji jubileuszu biskup wręczył statuetkę Miłosierny Samarytanin kierownikowi placówki Urszuli Rymut. Odsłonięto również tablicę upamiętniającą księdza Jana Delekte, wieloletniego opiekuna WTZ w Ropczycach, a uczestnicy warsztatów wraz z opiekunami przygotowali na tę okoliczność program artystyczny, który zaprezentowali zaproszonym gościom. A nawet jeśli tak się
słów podziękowań, gratulacji i życzeń skierowali w stronę pracowników i podopiecznych placówki zaproszeni goście. W 2002 roku miałem dzięki księdzu dyrektorowi Stanisławowi Słowikowi poznać księdza prałata Jana Delektę. Było w październik albo listopad, bardzo zimno. Byliśmy tutaj w tym obiekcie, on jeszcze był oczywiście taki raczej w formie stodoły, a nie takiego obiektu, jak to w tej chwili wygląda. Ksiądz Jan, było chłodno, ja byłem w grubym płaszczu, ksiądz dyrektor też, a on przyszedł w koszuli flanelowej. Było mu ciepło. To był człowiek bardzo pełen energii i myślę, że dzięki tej jego energii to właśnie tak dzisiaj to wszystko wygląda, prawda? Państwo w dalszym ciągu kontynuujecie tą pracę. Tak króciutko policzyłem, że osoby, które tutaj pracują i które uczestniczą w warsztatach terapii zajęciowej, już prawie 4000 dni tutaj spędziły w tych warsztatach. To jest naprawdę, nie licząc oczywiście sobot i niedziel, i świąt. Myślę, że to jest bardzo wiele. A to, co zobaczyliśmy tutaj, to dzięki opiece terapeutów i ich olbrzymiemu zaangażowaniu i tej wielkiej wrażliwości i miłości do innych ludzi, to osoby niepełnosprawne objęte są taką cudowną opieką i za to serdecznie dziękuję, bo taka jest właśnie rola warsztatów terapii zajęciowej. A mam nadzieję, że uczestnicy spędzają, znaczy wiem o tym, że spędzają tutaj miło czas i tych mnóstwo dni, które już od kiedy powstały warsztaty, spędzili tutaj nie nudząc się i będąc w swoim towarzystwie uśmiechnięci, zadowoleni. Proszę Państwa, serdecznie dziękuję za te 15 lat, no i życzę jeszcze bardzo wielu jubileuszy, żeby się tutaj uczestnicy starzeli, żeby się starzeli, odchodzili na emeryturę i przychodzili nowi terapeuci. Wszystkiego, co najlepsze. Pragnę złożyć dzisiaj oczywiście na ręce Pani Dyrektor dla wszystkich Was, dla wszystkich pracowników, specjalistów, dla wszystkich uczestników najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim dużo błogosławieństwa Bożego i wielu łask Bożych. Wielu wspaniałych ludzi na swej drodze, bo był motyw przewodni w tym programie. Zawsze razem. Jak warto iść razem. Zdrowi i mniej sprawni, ale razem, aby tworzyć pewną wspólnotę wzajemnej życzliwości, radości i uśmiechu. Chcę serdecznie pogratulować pięknego jubileuszu, 15 lat. Pamiętam inicjatywę rozpoczęcia tej budowy i też na tyle, na ile w tym czasie mogliśmy, staraliśmy się ją wspierać. Jesteśmy z Wami cały czas. Mogę powiedzieć, że Wasze osiągnięcia, szczególnie te przy okazji świąt w formie kartek, są podziwiane na całym świecie. Wielu znajomych, do których te kartki wysyłam, są po prostu zachwyceni, że potraficie tak pięknie działać. To, co dzisiaj było zaprezentowane tutaj, świadczy rzeczywiście o ogromnym wysiłku, trudzie i widać efekty, widać rezultaty. Jest mi niezmiernie miło w imieniu burmistrza Sędziszowa Małopolskiego i całego samorządu gminy Sędziszów Małopolski uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości. Ten 15 lat minęło bardzo szybko. Życzę, aby kolejne lata, kolejne sukcesy tak wspaniałej inicjatywy rozwijały się, aby ta wspólnota rosła. Naprawdę jestem pod niesamowitym wrażeniem z wszystkich, którzy tutaj występowali, jak również tych, którzy przygotowali. Oni nie pracują, oni służą. Tu nie można zamknąć w ramach czasowych to, co oni robią. To jest służba, która trwa i trwa. I wierzę, że jeszcze wiele lat będą tak dla tych osób pracować, jak i dla innych. Życzę przede wszystkim dużo cierpliwości, dużo zdrowia, wytrzymałości, jak również miłości. Z Caritasem świetnie pracowało mi się, z księdzem dyrektorem jako wcześniej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, no i pewnie się to nie zmieni. No więc siłą rzeczy jesteśmy na etapie, no to ksiądz dyrektor by więcej powiedział, ale rzeczywiście rozpoczyna się nowe przedsięwzięcie,
w postaci Centrum Integracji Społecznej, gdzie będzie świadczona reintegracja społeczna i zawodowa, gdzie uczestnikami będą nie tylko osoby bezrobotne, ale każda osoba, która z własnej inicjatywy, oczywiście spora grupa osób, nie chciałbym tutaj mówić o tym zakresie, rozpoczynamy rekrutację do tegoż projektu. No a ze strony samorządu, ze strony Funduszu Pracy będziemy wypłacać świadczenia integracyjne i to oczywiście następne ogromne wyzwanie ze strony księdza dyrektora, z pani kierownik Urszuli, która to całym sercem do tej pory i znowuż nie kończy tych 15 lat, zaczyna nowe przedsięwzięcie i ja jej życzę następnych jubileuszy w zdrowiu, w takiej uśmiechniętej twarzy, bo to ten uśmiech i radość przekłada się na wszystkich uczestników tych zajęć, bo są wspaniali i z całego serca im życzę zdrowia, uśmiechu przez cały czas i wszystkiego dobrego. Kierownik warsztatów terapii zajęciowej w Ropczycach Urszula Rymut podziękowała wszystkim za wsparcie, współpracę i dobre serce, jakim darzona jest placówka i jej podopieczni, dla których warsztaty są jak drugi dom. Uczestnicy zajęć i kadra placówki to jedna wielka rodzina, w której nie brakuje akceptacji, zrozumienia i miłości. Gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy kolejnych. Odizolowani od świata zewnętrznego, skupieni na tworzeniu ikon. Tak ostatni tydzień spędzili uczestnicy warsztatów pisania ikon w Sędziszowie Małopolskim. Zajęcia pod okiem białoruskiej mistrzyni Ekateryny Dajneko trwały od 25 listopada. 14 osób z całej Polski nie tylko pracowało nad ikonami w sali klasztoru kapucynów w Sędziszowie Małopolskim. Zajęcia zorganizowała grupa Podświatło wspólnie z klasztorem. Przyjechali nas goście oczywiście i z zagranicy, i z całej Polski. Mamy gości z Krakowa, z Warszawy, z Częstochowy. Mamy siostrę zakonną, która pochodzi z Argentyny, obecnie jest we Włoszech. I mamy panią, która przyjechała również ze Szwecji. Owszem, oni wszyscy się już uczyli, ale chcą się udoskonalić, przyjechali do nas na warsztaty. Dowiedziałem się przez stronę facebookową prowadzących państwa Dajneków, Icon Painting Group. Dowiedziałem się, że są organizowane warsztaty w Stanach i w Szwecji, przepraszam, w Stanach i w Polsce, a w Polsce były w dwóch miejscach, w Krakowie i w miejscu, w którym trudno jej przetłumaczyć, prawdopodobnie chodzi o Sędziszów. Ja na początku zaczęłam się uczyć w szkole ikonograficznej w Seriate, ale potem zaczęłam się interesować, chciałam poznać inne style, innych nauczycieli, inne szkoły i w ten sposób przez internet znalazłam Ekateryny, która dowiedziałam się, że będzie miała tutaj warsztaty i też tu przyjechałam. Takie warsztaty pozwalają doskonalić swój kunszt. Zawsze można nauczyć się czegoś nowego. To nie pierwsze tego typu zajęcia w sędziszowskim klasztorze. Atmosfera, jaka tu panuje, sprzyja tworzeniu, przyznają uczestnicy warsztatów. To samo to, że uczą nas mistrzowie, a dwa to, że przyjeżdżają ludzie, którzy już mają doświadczenie. A na takich warsztatach my się chętnie wymieniamy tymi doświadczeniami, także sami od siebie się uczymy, nie tylko od nauczyciela, ale od uczniów pozostałych, także to jest naprawdę niepowtarzalne. Poza tym to, że tutaj w klasztorze jest klimat, serdeczność braci, to po prostu jest takie, rzadko się takie coś spotyka. Wszyscy chcą wracać tu po prostu. Są wyjątkowe, dlatego że sceneria tutaj w tym klasztorze kapucynów jest taka niesamowita i dzień zaczyna się od mszy, jest jakiś taki, czujemy to życie michów i ta atmosfera jest niesamowita. Tworzenie wizerunków osób świętych to nie tylko rodzaj modlitwy, to sposób życia. Dla wielu ikonopisarzy to źródło satysfakcji i spełnienia. U mnie początek był taki trochę przypadkowy i wyszło tak, że poszedłem na warsztaty prowadzone przez taką mistrzyni, która ma szkołę w Irlandii. A przyjeżdżała na weekendy do Warszawy prowadzić warsztaty, podobne jak tutaj. I od pierwszej lekcji zaraziłem się po prostu pisaniem ikon. Jest to dla mnie wspaniałym relaksem i też takim wyciszeniem, takim duchowym, takim
spełnieniem siebie. In my life I paint to pisanie ikon traktuję jako relaks, jako metodę kontemplacji, medytacji i mojego kontaktu z Bogiem. Dla mnie to jest powołanie, ponieważ moja kongregacja ma takie zadanie, żeby ewangelizować poprzez kulturę. I dlatego ja w ramach tych zadań chcę po prostu tą kulturę poznać i rozprzestrzeniać dalej. Tym razem podczas warsztatów tworzono wizerunek świętego Mikołaja. W tym roku malujemy ikonę świętego Mikołaja. Nie jest to jednak jedyny cel, żeby namalować tę właśnie ikonę, ale żeby ogólnie poznać tajniki, techniki malowania ikon, używania tempery jajecznej na przykład. Ekaterina Dajneko to ceniony nauczyciel pisania ikon. W ubiegłym roku wspólnie z mężem Antonem prowadziła warsztaty w Sędziszowie Małopolskim, ale nie tylko. Rzeczywiście robiliśmy już warsztaty w naszym kraju, Białorusi, również w Rosji, w Polsce, nie tylko w Sędziszowie Małopolskim, ale również w Krakowie i wiele, wiele razy w Stanach Zjednoczonych. Dla uczestników warsztatów pisanie ikon to coś więcej niż sztuka. To wielka szkoła cierpliwości. W Sędziszowie Małopolskim otwarto Klub Seniora. Ma być to miejsce integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia. Klub Seniora mieści się w budynku domu parafialnego przy ulicy Jana Pawła II 27. Uroczyste otwarcie i poświęcenie odbyło się 3 grudnia. Odkąd w Sędziszowie Małopolskim zaczęła funkcjonować Rada Seniorów, najstarsza część mieszkańców może liczyć na coraz większe wsparcie ze strony samorządu. Ich głos, potrzeby i oczekiwania stały się bardziej zauważalne, a w gminie Sędziszów Małopolski pojawia się coraz więcej możliwości dla tej grupy społeczeństwa. Niedawno utworzono Uniwersytet Trzeciego Wieku. Teraz na terenie gminy zacznie funkcjonować również Klub Seniora. Gratuluję samorządowi, że zdecydował się wziąć udział w konkursie na otwarcie klubu seniora, Senior Plus, dlatego że nie mamy tak dużo chętnych samorządów, które się na to decydują w województwie podkarpackim. Namawiamy nie tylko na kluby, ale również na domy i następnym krokiem mam nadzieję, że pana burmistrza będzie otwarcie dziennego domu Senior Plus. Czyli wynika z tego, że Sędziszów należy do tych elitarnych miast Podkarpacia, w których takie kluby będą działać. Przede wszystkim tutaj trzeba pogratulować władzom samorządowym, że starają się, że szukają programów i zdobywają środki z sukcesem na aktywizację zarówno właśnie seniorów, jak i młodzieży. Także to jest bardzo ważne, żeby skorzystać i wiedzieć, gdzie jechać i te środki zdobyć. Proszę jeszcze przybliżyć, skąd pieniążki na budowę tego klubu tutaj pochodzą? Środki na budowę, a teraz na funkcjonowanie już w 2019 roku, to jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu rządowego Senior Plus. Klub Seniora mieści się w domu parafialnym przy ulicy Jana Pawła II 27. 3 grudnia został poświęcony, przecięto też symboliczną wstęgę. Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego Bogusław Kmieć życzył seniorom, aby w klubie odnaleźli swoją oazę spokoju i samorealizacji. Samych pięknych chwil spędzonych w klubie życzyli również zaproszeni goście. Przy tej okazji nie zabrakło tortu. Klubem kieruje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie Małopolskim. Zajęcia wydaje mi się, że będą dosyć atrakcyjne. Oprócz planowanych wycieczek, spotkań z różnymi osobami, planujemy rękodzieło artystyczne, artoterapię, zajęcia ruchowe, zajęcia kulturalne, ale chcemy też, żeby ten klub, w tym klubie uczestniczyli seniorzy, żeby po prostu przyszli się spotkać, żeby to rozkwitało, to życie towarzyskie i ich pasje, żeby rozwijali tutaj swoje pasje. Możliwe, że w domu tego nie można robić. Zapraszamy serdecznie. Seniorzy będą spotykać się w komfortowych warunkach. Powierzchnia całego tego budynku jest około 100 metrów kwadratowych. Podzielona jest na szatnie, na dwie łazienki z dostępem do osób niepełnosprawnych. Jest wyposażona kuchnia w sprzęty jak w normalnym domu, więc można, że tak powiem, prowadzić tutaj zajęcia i kulinarne. Poza tym jest tak zwany taki salon. Mamy dostęp do internetu, do telewizji,
będzie dostęp do prasy. Już będzie się otwierać taka biblioteczka, więc myślę, że to czytelnictwo tutaj też będzie odgrywało dużą rolę. A poza tym zajęcia ruchowe będziemy chcieli zlecać zadania, tak na przykład jak rehabilitantom czy innym od gimnastyki. Więc myślę, że to mniej więcej w takim zakresie będzie działać. Z seniorami będzie pracowała m.in. Anna Litwin. Oczywiście będzie rękodzieła artystyczne, ale to nie jest nasz główny, to nie będą nasze główne zajęcia. Będą również zajęcia z muzykoterapii, zajęcia z choreoterapii czy z biblioterapii, ale też będziemy odtwarzać filmy i na tej podstawie właśnie robić filmoterapię. Będziemy robić też, używać tych rodzaju terapii zajęciowej, jakim jest ergoterapia, czyli terapia pracą. No i tutaj myślę, że seniorzy dobrze znają i wiedzą, jak się haftuje, czy robi na drutach, czy szydełkuje. Bardzo możliwe, że będziemy mieli do dyspozycji też ogród, więc ogrodoterapię, czyli hortikuloterapię też będziemy tutaj uskuteczniać. Oprócz tego będziemy organizować wycieczki czy spotkania z różnymi specjalistami, a także gościnne wykłady. Spotkania będą organizowane według stałego harmonogramu. Oczywiście wszystko będzie dostosowane do oczekiwań seniorów. Jeśli seniorzy będą chętni na jakąś konkretną technikę czy metodę, to oczywiście ten harmonogram zmienimy i zrobimy to pod nich. Marzyliśmy o tym klubie seniora. Rozmawiałam z panią Anią przed chwilą i myślę, że nadajemy na jednych falach, że uda nam się współpracować, żeby ten klub seniora mógł pracować w rozszerzonym wymiarze godzin i żeby był ogólnodostępny dla seniorów 60+. Klub seniora stwarza osobom starszym warunki do aktywnego i miłego spędzania wolnego czasu. Wszystkim seniorom życzymy, aby to miejsce było ich drugim domem, w którym będą realizować swoje pasje, talenty i do którego będą chętnie wracać. Trzeciego grudnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyło się doroczne spotkanie podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, w którym wzięli udział przedstawiciele władz i zaproszeni goście. Spotkanie miało charakter świąteczno-noworoczny. Zanie Mikołaja, dłonią dworeczkami, święty Mikołaju, bądź już wreszcie tutaj z nami. A Mikołaj pędzi, pracę ma, jego piękną brodę pokrył srebrny lód. Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł. Spotkanie świąteczno-noworoczne Psoni od lat integruje wszystkich członków sędziszowskiego koła i społeczność lokalną. 3 grudnia uczestników wydarzenia powitali wieloletni prezes Władysław Antos i obecna prezes Joanna Leśniak. Następnie na scenie wystąpili podopieczni stowarzyszenia. Jak co roku przygotowali dla zaproszonych gości piękny program artystyczny. 6 grudnia jest już blisko, a tu zrobić trzeba wszystko. Hej, oh, hej. Mam mało, dużo chęci, moje życie takie kręci. Hej, oh, hej. Moim zdaniem co idzie, jechę w sędziszowskim egreke. Hej, oh, hej. A w fabryce 4 zmiany, elfy są przepracowane. Hej, oh, hej. Czasu do świąt mamy mało, więc napijmy się kakao i do pracy weźmy się. Tyle dzieci chce prezenty, Zuzia, Ludzia i Walenty, więc zaśpiewam tak. 6 grudnia jest już blisko, a tu zrobić trzeba wszystko. Hej, oh, hej. Zima mało, dużo chęci, moje życie takie kręci. Hej, oh, hej. Moim zdaniem co idzie, jechę w sędziszowskim egdezie. Hej, oh, hej. A w fabryce 4 zmiany, elfy są przepracowane. Hej, jo, hej, jo, hej, hej, jo, hej.
Bohaterowie przedstawienia świątecznego rozdali zaproszonym gościom przygotowane przez siebie prezenty. Następnie wszyscy udali się na poczęstunek. Podopiecznych stowarzyszenia jak co roku odwiedził również święty Mikołaj. Zaproszeni goście złożyli opiekunom i ich podopiecznym świąteczne życzenia oraz podziękowali za całoroczną trudną, ale owocną pracę. Jesteście wszyscy Państwo i uczestnicy, ich rodziny, ale również i przyjaciele tego stowarzyszenia. Jesteście razem od 35 lat. I jakże bez was to nasze środowisko ludzi bardziej sprawnych byłoby uboższe. Od tego, co wy nam na co dzień pokazujecie przede wszystkim i dzielicie się swoimi doświadczeniami, ale również i swoimi radościami z tych najprostszych, najbardziej banalnych rzeczy. My tego może nie potrafimy dzisiaj w takim takim bardzo, można powiedzieć, energicznym świecie, w energicznej codzienności. I teraz trzeba również wspomnieć, zgodnie z tym, jak ktoś stwierdził, że czasem wystarczy jedna myśl, jeden człowiek, aby zmienić czyjeś życie raz na zawsze. Trzeba wspomnieć założycielkę tego stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, panią Irenę Antos. Jakby nie ona wspólnie z mężem, panem Władysławem, tak naprawdę nasze środowisko, nie wiem, w którym kierunku podążyłoby, rozwijało się. Wystarczyła jedna myśl, jak również i motywacja, ale także i taka chęć stworzenia dla was i dla nas, proszę państwa, dla nas wszystkich takiego wspólnego domu, w którym możemy się spotkać, możemy poczuć ową radość z programów, ze wspólnie śpiewanych kolęd, pieśni, ale również i z bycia razem. Dzisiaj każdy z nas dostał jakiś prezent. Prezent od świętego Mikołaja. Ale myślę, że największym prezentem, tak patrząc na salę, to był występ naszych aktorów dla rodziców, jak również dla opiekunów. Widziałem ich radość na twarzach i życzę, aby ta radość trwała zawsze. Nie tylko dla rodziców, opiekunów, ale także dla każdego z nas. Abyśmy zawsze właśnie dostrzegali człowieka, drugiego, tego, który potrzebuje i który też wiele potrafi. Dostałem wspaniały prezent w postaci bańki i w tym tygodniu najprawdopodobniej będziemy ubierać choinkę w ratuszu. Myślę, że ta bańka znajdzie się w honorowym miejscu i będzie wszystkim nam przypominać o tym miejscu, o tym występie i kto będzie w ratuszu, będzie mógł ją zobaczyć. Sam postaram się jak najwyżej ją powiesić, a jak widzicie, nie jestem mały. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Naprawdę wiele wzruszenia przeżyłem przez te kilka minut, kilkadziesiąt minut tak naprawdę waszego występu, drodzy młodzi aktorzy. Tyle takiego ciepła od was bije. Myślę, że to, co robicie i to, co robią wasi opiekunowie przygotowujący was do tych występów, to naprawdę piękna sprawa. Jeszcze raz wam gratuluję tego pięknego występu. A całej społeczności, podopiecznym, rodzicom i wszystkim osobom, które współpracują z PSONI, w imieniu samorządu gminy Wieżyce życzę dalszej i dalszej pracy na rzecz tych osób, bo ona jest na pewno bardzo potrzebna i życzę zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, bo one przed nami. Pewnie wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o przyszły rok i rozwoju tej placówki. Spotkanie świąteczno-noworoczne to dla wszystkich podopiecznych stowarzyszenia czas wyjątkowy, pełen ciepła, miłości i serdeczności. To okazja do podsumowania całego roku, do złożenia sobie życzeń i po prostu do bycia razem. Każdy może zostać święty. Każdy dar najmniej.
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie z filią w Sędziszowie Małopolskim zorganizowała 27 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury konferencję dla nauczycieli z powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Podczas spotkania poruszono ciekawe tematy dotyczące literatury i bibliotek. Głównym celem konferencji była promocja usług, jakie niedawno zostały wprowadzone w podkarpackich bibliotekach pedagogicznych, ale nie tylko. Spotkanie okazało się źródłem wielu nowych informacji. Zrobiliśmy to dla naszych nauczycieli. Jesteśmy biblioteką pedagogiczną, działającą właśnie dla nauczycieli, dla studentów, którzy się przygotowują do tego zawodu, a przecież nauczyciel całe życie zawodowe swoje musi zdobywać nowe informacje, musi się dokształcać. Po prostu przyszliśmy tutaj do większej liczby odbiorców z jakąś nową dawką informacji świeżych o biblioterapii, o książce, o jej wspaniałym działaniu, o tym, dlaczego warto czytać, że warto czytać, kto powinien czytać. No jednym słowem, wszyscy powinniśmy czytać od najmłodszego do najstarszego. No i oczywiście chcieliśmy również zapromować nasze e-usługi świadczone przez biblioteki podkarpackie od października tego roku. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać ciekawych wykładów na różne tematy. Konferencja składa się z trzech modułów. Pierwsza, którą przedstawił nam pan kierownik Sewerynkowa Kolano, to był temat dotyczący właśnie zaprezentowania dokładnego działania tych naszych e-usług. Stworzyliśmy projekt Podkarpackiej Biblioteki, w którym wdrożyliśmy nowe, unikalne na skalę krajową, na pewno, a być może nawet światową, usługi dla czytelników. Usługi między innymi z takich ciekawszych to jest wypożyczenia książek z dostawą do domu, do miejsca pracy, do akademika, czyli czytelnik zamawia książeczkę i będzie mógł odebrać ją za pośrednictwem kuriera w dowolnym miejscu w Polsce. E-usługi mają służyć aktywizacji czytelników. To duży krok w kierunku ich potrzeb i oczekiwań, mówi kierownik Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotecznego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Sylwester Kolano. Chcemy wyjść naprzeciw. Czytelnicy mają coraz to mniej czasu, coraz to bardziej zabiegani są. Chcemy po prostu im ułatwić kontakt z naszą biblioteką. W programie konferencji znalazł się temat dotyczący terapeutycznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości literatury dziecięcej i młodzieżowej. Mamy gościa z Krakowa, panią dr Wandę Matras-Mastalerz. To jest wspaniała specjalistka w dziedzinie biblioterapii. W ogóle jest pracownikiem Akademii Pedagogicznej w Krakowie. No i właśnie w tej chwili trwa jej wykład bardzo ciekawy dla wszystkich nauczycieli, którzy tutaj przyszli, na pewno orientowali się, co w swojej ofercie ma pani doktor, i dlatego myślę, że też między innymi dlatego przyszli do nas dzisiaj. Moje wystąpienie dotyczyło wykorzystania literatury w procesie terapii, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży, ale opowiadałam też o projekcie, który udało nam się stworzyć w Krakowie, Centrum Leczenia Czytaniem, Apteczki Literackiej, czyli takiego działania, dzięki któremu możemy pokazać dzieciom, młodzieży, ale także osobom dorosłym, jakie książki na świecie wykorzystywane są w procesie terapii. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale na świecie istnieją książki na receptach, czyli recepty nie tylko na leki, ale także recepty na książki. W jaki sposób książki leczą? Książki umacniają, wspomagają leczenie. To oczywiście określenie metaforyczne. Książka sama nie leczy, natomiast może być nacechowana terapeutycznie, czyli dzięki książce możemy porozmawiać o wielu problemach, ale także uświadomić sobie, w jaki sposób wyjść z danego kłopotu, czyli jeśli jest to książka dla dzieci, pokazuje wzór do naśladowania. Jeśli jest to książka dla młodzieży, pokazuje skutki różnych działań. Stąd książkę terapeutyczną możemy wykorzystać i w procesie kuracji, kiedy już pojawi się problem, ale także profilaktycznie. Konferencję zakończyła główna księgowa Podkarpackiej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Anna Zienkiewicz, która mówiła o nowoczesnym zarządzaniu bibliotekami pedagogicznymi.
ekologicznymi. Chodzi głównie o doskonalenie systemu informacji zarządczej, o kreowaniu wartości publicznej, ponieważ jednostki publiczne, takie jak Biblioteka Pedagogiczna, nie tworzą zysku, tak jak firmy prywatne, ale mogą tworzyć wartość publiczną dla społeczeństwa. Jak zapowiada kierownik sędziszowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Krystyna Kozdroń, tego typu spotkania i konferencje będą kontynuowane i organizowane w przyszłości. Jest wiele tematów, o których warto rozmawiać. Informacje o nadchodzących wydarzeniach umieszczane są na stronie internetowej biblioteki. Zespół pieśni i tańca Rochy z Sędziszowa Małopolskiego już po raz kolejny zaprosił uczniów z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, ale nie tylko, na ciekawą lekcję folkloru. Tym razem wydarzenie zorganizowano w ramach setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach kolejnych lekcji folkloru zaprezentowane zostały tańce narodowe. Przybliżono ich historię i opisano stroje wykorzystywane do danego tańca. Przede wszystkim zrealizowaliśmy tutaj wspólnie właśnie z telewizją, z panem Sławkiem Gąsiorem, zrealizowaliśmy taki film dotyczący generalnie ogólnie kultury narodowej, co ją tworzy, ale pod kątem oczywiście tańców narodowych. Natomiast ten film trwał jakieś 15 minut, a uzupełnieniem tego filmu był pokaz na żywo, pokaz wszystkich tańców narodowych w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Rochy, wzbogacony o prezentację kostiumów narodowych, o opis tych kostiumów i uzupełnienie wiedzy na temat poszczególnych tańców narodowych. 4 spektakle zagraliśmy przy pełnej widowni. Myślę, że udało nam się to dobrze zorganizować. W lekcje bezpośrednio zaangażowali się również uczniowie sędziszowskiego zespołu szkół technicznych. To była nowość, której wspólnymi siłami podołaliśmy, mówi kierownik artystyczny zespołu Krystyna Szczerbiak. 6 odważnych par, odważnych, bo naprawdę trzeba wiele odwagi, żeby się ubrać w kostium i wyjść na scenę przy pełnej widowni, a zwłaszcza przy swoich kolegach i koleżankach, którzy ich oglądali. Więc mówię, duża odwaga i myślę, że bardzo dobrze im się udało. Bardzo im dziękuję z tego miejsca. Bardzo gratuluję szkole, że ma takich fajnych uczniów, no i że zechciała w tym projekcie naszym wziąć udział. Uczniowie placówki przed występem brali udział w warsztatach Poloneza, które Stowarzyszenie Folklorystyczne Rochy prowadziło w sędziszowskich szkołach średnich. Było różnie, tych prób nie mieliśmy dużo. To jest efekt, naprawdę jest bardzo dobry w porównaniu z ilością godzin, które poświęciliśmy, bo uczniowie mają swoje obowiązki, mają częste wyjazdy na różnego rodzaju spotkania, zawody, programowe jakieś tam wyjazdy, czy nawet wycieczki. I jakoś tak staraliśmy się wykroić
parę tych godzin, żeby ich przyzwoicie przygotować. Jeszcze na dodatek zmieniał się skład ciągle, prawie do ostatniej próby. Dwie próby przed samym występem jeszcze zmienił się jeden tancerz, bo tamten czy zachorował, czy nie mógł, czy jakiś taki bardzo płynny był ten skład. Tutaj bardzo dziękuję pani Marii Parys, która była opiekunką ze strony szkoły i ona była takim pośrednikiem między tancerzami a mną. Także no, udało się, dobrnęliśmy do szczęśliwego finału. Myślę, że im się podobało i może to nie ich pierwszy raz na scenie. Jeżeli chodzi o same warsztaty, mieliśmy ogólnie strasznie mało lekcji. Mieliśmy mało czasu, żeby się przygotować do takiego pełnego wyjścia, pokazania, czym tak naprawdę jest polonez. Myślę, że samo wyjście na scenę było czymś wspaniałym. Można powiedzieć, że na początku to zostałem do tego lekko zmuszony, ale naprawdę bardzo ciekawie się tańczyło i wcale tego nie żałuję. Pierwsza próba była taka, byłem do niej sceptycznie nastawiony, można powiedzieć, ale potem jednak się to wszystko rozkręciło i no i super. Mi się podoba charakter tego tańca, gracja ruchu, kroki. To jest zupełna odskocznia od tego, co tańczymy na przykład na dyskotekach czy jakichś tam zabawach. Dzięki tym warsztatom jesteśmy w stanie pokazać, jak dawniej kultura wyglądała i ukazać to teraz we współczesności, pokazać młodym ludziom, jak i starszym, jak tak naprawdę wyglądały wcześniejsze imprezy. Uczniowie, którzy wzięli udział w warsztatach, nie tylko pogłębili swoją wiedzę na temat dawnej polskiej kultury i tradycji, ale przygotowali się na jeden z najważniejszych balów życia. Jestem bardzo zadowolony, że mogłem wziąć udział w takich warsztatach, ze względu na to, że jest studniówka za rok. Może nie było wystarczająco dużo czasu, żeby nauczyć się takiego pełnego poloneza, ale na pewno mam już pewną wiedzę i będzie mi łatwiej później w pewnej szkole doszlifować to i wystąpić. Lekcje folkloru organizowane przez Zespół Pieśni i Tańca Rochy to prawdziwa skarbnica wiedzy. Tancerze, wokaliści oraz kapela zabierają widzów w odległe czasy i odtwarzają w przepiękny sposób dawne zwyczaje, tradycje i zachowania. Dzięki sędziszowskim rochom społeczność lokalna ma szansę nie tylko pogłębić swoją wiedzę, ale przede wszystkim poczuć się chociaż przez chwilę jak Polacy sprzed wielu, wielu lat.
Mikołajki to dla każdego dziecka dzień wyjątkowy i pełen wrażeń. To wtedy do naszych pociech zagląda święty Mikołaj z workiem prezentów. Ten uwielbiany na całym świecie starzec po raz kolejny zawita do Sędziszowa Małopolskiego. Po raz czwarty, dokładnie 9 grudnia, organizujemy zabawę mikołajkową. Zapraszamy zatem wszystkie dzieci, wszystkich rodziców, dziadków, babcie, wujków, ciocie, do tego, żeby o godzinie 15 punktualnie stawić się przed sędziszowskim ratuszem. Wtedy o tej godzinie rozpocznie się zabawa mikołajkowa. Wokół tego wydarzenia będzie również kiermasz bożonarodzeniowy, więc wszystkich tych, którzy chcieliby się zaopatrzyć w bardzo smaczne produkty już świąteczne lub ozdoby świąteczne, świąt Bożego Narodzenia, na pewno znajdą tu coś dla siebie. Lokalne mikołajki zapoczątkują świąteczną atmosferę w mieście. W trakcie zabawy Sędziszów Małopolski po raz pierwszy w tym roku rozbłyśnie świątecznymi lampkami. Iluminacja będzie zdobiła sędziszowski rynek do końca stycznia. W tym roku mieszkańcy będą mogli również wspólnie przywitać nowy rok. Rozpoczniemy około godziny 22:30. tutaj koncertem w wykonaniu lokalnych artystów czy artystki. Natomiast punktualnie o godzinie 24, czyli na przełomie starego i nowego roku, pokaz sztucznych ogni. Zapraszam bardzo serdecznie już na to wydarzenie. Przypominamy, zabawa mikołajkowa odbędzie się w niedzielę, 9 grudnia, na sędziszowskim rynku. Początek godzina 15. 30 listopada w przedszkolu w Górze Ropczyckiej przeprowadzono ćwiczenia dotyczące ewakuacji w razie zagrożenia. Maluchy cały dzień ćwiczyły bezpieczne opuszczanie placówki w chwili zagrożenia. To ważne, żeby dzieci wiedziały, jak reagować i zachowały spokój, mówi wicedyrektor przedszkola Katarzyna Wołos. W placówce zorganizowano symulację niebezpiecznego zdarzenia. Dzisiaj paliło się na jadalni i opuszczaliśmy przedszkole wyjściami ewakuacyjnymi, których mamy 5 z każdej sali, więc o tyle bezpiecznie. Dzieci były na to przygotowywane przez 3 dni. Pojawił się ratownik medyczny z ropczyckiego ZOZ-u. Pojawiło się 2 prezesów OSP naszych lokalnych, z Będziemyśla i z Góry Ropczyckiej. I był również ratownik, strażak, kierowca z Państwowej Straży Pożarnej. Oni przygotowywali dzieci przez 3 kolejne dni na to, żeby to wszystko wyglądało bezpiecznie, żeby odbyło się bezpiecznie, bez paniki, bez płaczu. Myślę, że się udało. Ćwiczenia przebiegły zgodnie z przyjętymi założeniami. Dzieci bardzo sprawnie za nauczycielami udały się na zewnątrz, w miejsce zbiórki przed szkołą. Po przeliczeniu wszystkich w klasach nastąpiło na zewnątrz przeliczenie ponowne. Stan osób się zgadzał. Jeszcze na koniec ćwiczeń my przeszliśmy wszystkie sale, aby sprawdzić, czy ktoś nie został. Także można, myślę, z powodzeniem tą ewakuację ocenić na ocenę bardzo dobrą. Dzieci przy tej okazji były uczone m.in. poprawnego podawania swoich danych osobowych. Czuwamy nad tym, aby dzieci znały swój adres, podawały swoje imię i nazwisko, chcąc zadzwonić i udzielić jakichkolwiek informacji przez telefon, czy ten numer 112, czy na już te poszczególne numery, prawda, jeśli chodzi o Straż Pożarną, pogotowie ratunkowe czy policję. To jest trudne, ponieważ u nas mamy 2,5-latki, które nie do końca potrafią wyraźnie powiedzieć, jak mają na imię, ale staramy się, aby jednak każde z tych dzieci umiało powiedzieć, przedstawić się w miarę wyraźnie i na miarę oczywiście swojego wieku i swoich możliwości podać ten adres i co się stało i co się wydarzyło w domu, że wzywa tą pomoc. Uczymy, jak się zachować, bo bardzo często to dziecko jest pierwszym świadkiem takiego zdarzenia. Bardzo często to ono pierwsze widzi, czy czuje, co się dzieje w domu, czy na ulicy. No i zazwyczaj to te dzieci zachowują zimną krew i to one dzwonią, więc ratownik przygotowywał ich przed tym, jeśli poczują zapach dymu, w jaki sposób, że przede wszystkim alarmować osobę dorosłą, ale jeśli coś się dzieje i ta osoba dorosła już w jakiś sposób nie jest w stanie zareagować, to na miarę swoich możliwości albo wyciągnąć tą osobę z pomieszczenia, czy przy pomocy rodzeństwa, czy po prostu wziąć numer, dzwonić głośno, krzyczeć, że tej pomocy potrzebują. Każda placówka ma prawo przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach zawsze służy pomocą. Jest to zależne od dyrekcji danej szkoły. Gdy potrzebują przeprowadzić daną ewakuację, wtedy dzwonią do nas, do straży i my taką ewakuację nadzorujemy i ewentualnie oceniamy, pomagamy
w ewakuacji. Panika w sytuacji zagrożenia to najgorszy doradca. Opanowanie w miarę możliwości to konieczność. Pamiętajmy, aby nie tylko w placówkach oświatowych, ale również w swoich domach myśleć o bezpieczeństwie. W przedszkolu podczas szkolenia mówiono m.in. o tlenku węgla. Pokazywaliśmy, jakie urządzenia mogą nam pomóc przy wykrywaniu tlenku węgla. Tutaj akurat miałem takie przykładowe. Dzieci już, widzę, że teraz coraz więcej dzieci wie, do czego służy, co to jest ta czujka, jak się zachować. Państwowa Straż Pożarna prowadzi specjalną akcję służącą edukacji na temat niebezpiecznego czadu. Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. W ramach tego projektu właśnie jeździmy, edukujemy ludzi, edukujemy uczniów w szkołach. Czym jest czad, że jest to bezbarwny, bezwonny gaz, którego nie wyczujemy. Tutaj mam tak ładnie to zobrazowane. Takie materiały można u nas na naszej stronie internetowej też sobie pobrać, zapoznać się z nimi, przeszkolić się. No i taka czujka właśnie pozwala nam zobaczyć, czy ten tlenek węgla w danym pomieszczeniu występuje, czy nie. I zaalarmować nas w odpowiedniej chwili, żebyśmy mieli możliwość wyjścia z danego pomieszczenia. Odpowiednio reagować w trudnych, niebezpiecznych momentach nie każdy potrafi. Im wcześniejsza edukacja w tym zakresie, tym jej lepsze efekty i wyższa skuteczność. Dzieci potrafiące wyczuć zagrożenie i wiedzące, jak reagować, czują się bezpieczniej, potrafią radzić sobie z lękiem i paniką i często zapobiegają wielu krytycznym sytuacjom. I dziś w kraju i na świecie jest wiele bolesnych problemów, wiele tragedii, którym trzeba się przeciwstawić. Jak przeciwstawić się szkolnej agresji, czyniąc dobro? W nawiązaniu do postawy Ireny Sendlerowej i wartości, jakimi kierowała się, pomagając innym. Tak brzmiał tytuł konkursu literackiego zorganizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Nagrody laureatom wręczono 30 listopada w Powiatowym Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach. Konkurs literacki skierowany był do uczniów z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Został zorganizowany ze względu na problem agresji, z którym niestety borykają się placówki oświatowe i rodziny. Chcieliśmy uczulić młodzież na takie zachowania i już tak, aby już teraz pomyśleli, w jaki sposób zmieniać siebie nawzajem, swoje własne zachowanie, ale też tych, którzy zachowują się w taki nieodpowiedni sposób. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych. Do konkursu zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych od klasy siódmej, czyli to była siódma, ósma i pierwsze klasy gimnazjów. I w drugiej kategorii mogły zgłaszać się szkoły średnie. Wszystkie ponadgimnazjalne z naszego powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Forma pracy była dowolna. Najważniejsze było, aby odpowiedzieć na przesłanie, na pytanie zadane w temacie pracy, to znaczy jak przeciwstawić się szkolnej agresji, czyniąc dobro. Także tutaj najbardziej prosiliśmy młodzież o to, żeby spróbowali znaleźć przykłady dobrych zachowań, po prostu sposobów, w jaki oni chcieliby rozwiązać problem agresji rówieśniczej. Swoje prace młodzież opierała na postawie Ireny Sendlerowej i wartości, jakimi kierowała się, pomagając innym. Irena Sendlerowa jest patronką roku 2018, stąd przykład jej życia chcieliśmy wykorzystać w temacie pracy. Miała być ona inspiracją do treści tych prac. Także uczniom zaproponowaliśmy, żeby wzorowali się na jej życiu, na tym, co czyniła, ale też na tym, jakimi wartościami się kierowała. I też, ponieważ Rzecznik Praw Dziecka zainicjował nadanie roku 2018 Irenie Sendlerowej,
Stąd również on zgodził się pełnić patronat honorowy nad naszym konkursem. Uczestnicy bardzo postarali się o to, aby włożyć w to całe swoje serce, wszystkie swoje pomysły. Prace były rzeczywiście bardzo ciekawe. Jury konkursowe miało duży dylemat, którą pracę wybrać. Niestety wiele takich ciekawych prac odpadło z takich względów, że jakieś tam elementy zawiodły niedostosowania się do regulaminu. Ale te najlepsze zostały wyłonione i myślę, że osoby, które włożyły tyle trudu, są zadowolone. Według uczniów receptą na radzenie sobie z agresją jest przede wszystkim wyrozumiałość i życzliwość. Wiele prac dotyczyło pomocy osobie poszkodowanej, tej, która jest odrzucana przez środowisko klasowe, szkolne. Tego właśnie prace opisywały, w jaki sposób budować przyjaźń z taką osobą, nawoływały do akceptacji, do zrozumienia, do stawiania się na miejscu tej osoby jakby krzywdzonej. Pierwszą nagrodę w konkursie przyznano Weronice Buś z gimnazjum w Zagorzycach Górnych i Agnieszce Siwiec z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Robczycach. Drugą nagrodę odebrały Gabriela Bieszczat z gimnazjum w Wielopoluskrzyńskim i Natalia Mazur z Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Robczycach. Trzecia nagroda trafiła do Skara Boszka z gimnazjum nr 4 w Robczycach i Kamili Rzepy ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Sędziszowskiej. W konkursie przyznano również wyróżnienia i nagrody pocieszenia ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Robczycach, które objęło nad wydarzeniem honorowy patronat. 14 grudnia w hali przy Sędziszowskim Liceum odbędzie się świąteczny turniej piłki halowej. W rozgrywkach weźmie udział 5 drużyn. Mieszkańcy będą mieli okazję do kibicowania, ale nie tylko. Podczas turnieju przeprowadzona zostanie zbiórka pieniędzy na leczenie pracownika przedszkola Korczakowskiego Ireny Świder. Turniej piłki halowej, który odbędzie się już wkrótce w Sędziszowie Małopolskim, to nie lada gratka dla lokalnych kibiców. Mieszkańcy będą dopingować sportowych amatorów, których na co dzień widują w mundurach czy w urzędach. Inicjatywa pojawiła się podczas luźnych rozmów z kolegą Markiem na temat piłki nożnej. I od słowa do słowa przeszliśmy do czynów. I chcielibyśmy zorganizować turniej halowy. Troszeczkę w nawiązaniu do tego, co było wcześniej, czyli podczas Dni Sędziszowa były organizowane mecze między samorządowcami, a na przykład służbami mundurowymi. No właśnie, a propos drużyn, dokładnie kto wystąpi? W turnieju weźmie udział 5 zespołów. Reprezentacja Starostwa Powiatowego, reprezentacja gminy Sędziszów Małopolski, reprezentacja Straży Pożarnej, Policji, a także klub, oficjalny klub oldboyowy, Gold Team Old Boys Wolica Pieskowa. Podczas turnieju będzie można pomóc. Będziemy mogli pomóc pani Irenie Świder, która jest chora na stwardnienie zanikowe boczne, pracownica przedszkola publicznego numer 2 na osiedlu Młodych. Będzie przeprowadzana zbiórka pieniędzy do puszek organizowana przez Komitet Społeczny na rzecz pani Ireny Świder. Dlatego serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby przyszli dopingować, ale także aby wsparli ten cel. Nie tylko podczas sportowych rozgrywek mieszkańcy pomogą pani Irenie. Zbliża się również muzyczny koncert, któremu przyświeca ten sam cel. Zrodził się pomysł grupy młodych ludzi, którzy organizują 16 grudnia koncert charytatywny, koncert, którego ideą będzie zbiórka również pod kątem pani Ireny Świder, żeby jej pomóc w tej trudnej sytuacji. Organizacja turnieju spotkała się z aprobatą burmistrza Bogusława Kmiecia i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego imienia księdza Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskim Jana Flisaka. Hala na czas turnieju została udostępniona nieodpłatnie. Zapraszam wszystkich mieszkańców. Jeszcze raz powtórzę, 14 grudzień, piątek, godzina 17 przy hali Liceum Ogólnokształcącego. Serdecznie zapraszamy i pomóżmy pani Irenie. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim prowadzone są zajęcia taneczno-ruchowe dla pań i dziewcząt. Spotkania prowadzi instruktor do spraw tańca Edyta Winkowska. Do formacji, która powstała w ubiegłym roku, Lady Dance, dołączają nowe panie. Tegoroczne zajęcia rozpoczęły się w październiku. Grupa się powiększyła i działa coraz prężniej. Tworzone są nowe taneczne układy. Lady dance, czyli salsa połączona z elementami właśnie rumby, również, czyli tańców latynoskich, gdzie tu panie się świetnie odnajdują i świetnie się współpracują.
współpracuję z nimi. W każdej chwili można dołączyć do grupy, ale na tym etapie trzeba się zaangażować i przyłożyć do nadrobienia zajęć, które się już odbyły, mówi instruktor do spraw tańca Edyta Winkowska. Z tym, że już tworzymy powoli schematy taneczne, które później zaprezentujemy w układzie, więc w tym momencie, jeśli jakaś pani by przyszła, to troszeczkę miałaby już problemy z zaprezentowaniem i z zatańczeniem, bo niestety już te panie dosyć fajnie się prezentują, nawet bym powiedział, że bardzo fajnie. Wiek nie gra roli, liczy się atmosfera panująca podczas zajęć i chęci, których żadnej pani nie brakuje. Wyróżnia nas to, że to jest pasja, lubią panie tu przychodzić, lubią tańczyć i lubią również tutaj być ze sobą. Jest świetna atmosfera, poza tym, że cały czas słyszymy latynoskie rytmy, które jak każdy wie, pobudzają do ruchu jesteśmy po prostu tutaj w świetnej atmosferze i kończymy. Co godzinę leci nam tak, co godzinę lecą nam tak zajęcia, że po prostu czasami je przedłużam, bo panie są tak zachwycone, że pewnie by jeszcze dłużej, jeśli by się tylko dało. Sędziszowska publiczność będzie miała okazję zobaczyć efekty zajęć być może już w czerwcu. Na pewno będziemy chcieli się pokazać w ramach Dni Sędziszowa na imprezie otwartej. Na razie myślimy o tych występach. Zobaczymy później, jak panie już złapią bakcyla. Będziemy myśleć poważniej. Dobra zabawa, ruch, nawiązywanie przyjaźni i realizowanie swoich pasji. Na to wszystko mogą liczyć wszystkie panie uczestniczące w zajęciach. Spotkania odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w czwartki o godzinie 19:30. 1 grudnia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim odbyły się miejsko-gminne ćwiczenia ochotniczych straży pożarnych wraz z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Ćwiczenia organizowane są w celu zwiększenia kompetencji strażaków ochotników. Podczas tego typu spotkań druhowie zdobywają nowe umiejętności i szlifują te, które już posiadają. Ćwiczenia zorganizowali wspólnie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach i Miejsko-Gminny Zarząd Ochotniczych Straży Pożarnych w Sędziszowie Małopolskim. Są to ćwiczenia zgrywająco-dydaktyczne, mające na celu podnieść tą wiedzę teoretyczną, no i też po części praktyczną w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla jednostek, które nie są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i kwalifikowanej pierwszej pomocy, bo takie jednostki, dla jednostek, które są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, bo te jednostki są jednostkami współdziałającymi z Państwowym Ratownictwem Medycznym i celem jest podniesienie umiejętności udzielaniu takiej właśnie pomocy przedlekarskiej. Dla strażaków przygotowano wiele ćwiczeń i zadań. Począwszy od zapoznania się, przypomnienia sobie, co wchodzi w skład sprzętu do udzielania pierwszej pomocy poprzez różnego rodzaju zagadnienia związane już bezpośrednio z udzielaniem pierwszej pomocy, poprzez na końcu odgrywanie scenek z osobami poszkodowanymi, będą to pożaranci spośród strażaków, którym strażacy właśnie po tych szkoleniach teoretycznych będą udzielać jakiejś tam pomocy przedlekarskiej, tej pomocy, pierwszej pomocy i pomocy kwalifikowanej z wykorzystaniem tej wiedzy, którą już dzisiaj wcześniej zdobyli. Gościnnie w ćwiczeniach wzięli udział sędziszowscy strzelcy. Ze względu na częstą współpracę z jednostkami OSP w naszym powiecie zostaliśmy zaproszeni do wspólnych ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Myśląc i mówiąc tutaj o współpracy z jednostkami, to co mamy na myśli? Często bierzemy udział w różnych zabezpieczeniach rozmaitych przedsięwzięć organizowanych przez gminę oraz powiat. Często współpracujemy właśnie ze strażą, bierzemy udział w różnych ćwiczeniach, na przykład z jednostką OSP w Czarnej Sędziszowskiej, więc ze względu na to i nasze nastawienie jednostki na pomoc przedmedyczną zostaliśmy zaproszeni tutaj do współpracy. Każdy z nas powinien wiedzieć, jak się zachować, gdy ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy. Jednym z elementów dzisiejszych ćwiczeń jest udzielanie pierwszej pomocy, a dokładnie resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej. Poprosiliśmy o pokazanie nam właśnie, jak prawidłowo wykonać tą resuscytację. Poprosiliśmy aspiranta Kamila Błachowicza z Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach,
który opowie nam, o czym powinniśmy pamiętać, o czym bezwzględnie nie możemy zapomnieć przy udzielaniu tego typu pierwszej pomocy. Pierwszą rzeczą, którą należy zapamiętać i wykonywać przy udzielaniu pierwszej pomocy, jest zadbanie o własne bezpieczeństwo. Kierujemy się tutaj zasadą, że dobry ratownik to żywy ratownik. Oceniamy bezpieczeństwo. Jeżeli to jest zdarzenie na drodze, staramy się zatrzymać ruch, wiadomo, trójkąt w odpowiedniej odległości. Jeżeli miejsce jest jakoś niebezpieczne, na przykład jest to pożar, to staramy się ewakuować tą osobę jak najszybciej po prostu w strefę bezpieczną. Jeżeli jest już bezpiecznie miejsce, staramy się dbać o własne bezpieczeństwo. Jeżeli mamy rękawiczki, używamy. Jeżeli mamy maseczkę też do resuscytacji, też będziemy ją używać. W tym przypadku akurat zakładamy, że nie mamy tego, mamy rękawiczki. Mamy sprawdzone bezpieczeństwo. Powinienem sprawdzić świadomość. Potrząsam za ramię i pytam. Halo, proszę pana, słyszy mnie pan? Jeżeli poszkodowany zareaguje, staramy się uzyskać jak najwięcej informacji, staramy się dowiedzieć po prostu, co mu jest, czy dobrze się czuje, czy wszystko jest ok. Jeżeli poszkodowany nam nie odpowiedział, wtedy staram się zapewnić sobie pomoc. Proszę pana, żeby pan pozostał do mnie, przy mnie będzie mi pan potrzebny. Następnym krokiem jest sprawdzenie oddechu. Żeby sprawdzić oddech, musimy udrożnić drogi oddechowe, ponieważ u nieprzytomnego język będzie zapadał się na tylną ścianę gardła i nie będzie wtedy oddychał. Jedną dłoń kładziemy na czoło, dwa palce pod brodę, odchylamy głowę mocno do tyłu i nachylamy się nad poszkodowanym, patrząc w kierunku jego klatki piersiowej. W tym momencie w ciągu 10 sekund powinniśmy usłyszeć co najmniej dwa wdechy. Jeżeli jest mniej, czy słyszymy głośne westchnięcia, jest to traktowane jako tak zwany oddech agonalny i uważamy, że nie ma wtedy oddechu i przystępujemy do resuscytacji. W tym momencie proszę osobę, która mi pomaga, o zadzwonienie pod numer alarmowy 112 lub 999 i przekazanie informacji, gdzie jesteśmy przede wszystkim i że nasz poszkodowany nie oddycha, nie reaguje. I przystępujemy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Wyznaczamy środek klatki piersiowej, układamy jedną dłoń na środku mostka, drugą dokładamy i pochylając się nad poszkodowanym wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej. 7, 28, 29, 30. Po 30 uciśnięciach klatki piersiowej musimy ponownie udrożnić drogi oddechowe, z tym, że w tym momencie już będziemy zatykać palcami nos i będziemy wykonywać dwa wdechy ratownicze. Następnie przechodzimy z powrotem do uciśnięć klatki piersiowej. Te działania będziemy kontynuować do momentu, aż albo nie przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, czy też inna służba ratownicza i nie przejmie tego poszkodowanego, lub też w momencie, jeżeli miejsce stanie się niebezpieczne dla nas i nie możemy tego poszkodowanego ewakuować, ani w jakiś inny sposób zażegnać tego niebezpieczeństwa. W momencie również, jeżeli opadniemy z sił, nie mamy osoby już dostępnej do pomocy, możemy sobie zrobić przerwę, przerwać to na chwilę, natomiast będziemy starać się jak najszybciej rozpocząć ponownie te czynności. Jeżeli zauważymy, że w stanie naszego poszkodowanego coś się zmieniło, zaczął oddychać, poruszył się czy zakasłał, ponownie powinniśmy sprawdzić świadomość, sprawdzić oddech i w zależności od tego albo kontynuować resuscytację, czy też ułożyć poszkodowanego w pozycji bezpiecznej, jeżeli zacząłby oddychać. Tego typu czynności nie powinny być nam obce. Nie tylko lekarze, ratownicy czy strażacy mogą pomagać w taki sposób. Warto przypomnieć sobie schemat działania, a gdy nadejdzie taka konieczność, reagować, a nie tylko obserwować. Dziękuję za uwagę i przypominam, że nasz program możecie Państwo zobaczyć również na naszej stronie internetowej pod adresem www.sediszow.tv.pl, kanale YouTube i Facebook.
Do filmu. Wyobraź sobie miasto. Tak piękne jak ze snu. Robi wrażenie. Niestety mruk nad mruki. Moje powidełka. Chcę wszystkim bruździć tu. Twórcy tych filmów zapraszają. You're a mean one, Mr. Grinch. You're as cuddly as a cactus. You're as strong as an eel, Mr. Grinch. Szachmat. Jak zwykle. Co tu się dzieje? Nigdy nie jest za wcześnie. Co? Żeby święta zaczęły cię wkurzać. Będziemy mieli gwiazdkę do potęgi trzeciej! Od 53 lat święta były dla mnie pasmem udręk i nieszczęść. Wiem już, co muszę zrobić. Przebiorę się za świętego Mikołaja i porwę prezenty. Skoro on zdąża je dostarczać, ja zdążę je ukraść. No bo co on ma, czego nie mam ja? Dziwię ci się. Za chwilę wiernie odtworzę godowy zew renifera. Uwaga. A, cześć. Wybacz, koziołku, ale to był zew godowy Grinch. To najgłośniejszy śnieg, jaki w życiu słyszałem. Fred! Co ty robisz? Okej. Wkrótce w kinach. 20 tysięcy lat temu. Ojciec zawsze mi powtarzał: nie wiadomo, czy przetrwasz. A kiedy zabraknie przywódcy, sam musisz nim zostać.
stanie się sprzymierzeńcem. Chłopiec stanie się wojownikiem. Razem będą walczyć o przetrwanie. Alfa. Zobacz początek przyjaźni, która na zawsze zmieniła nasz świat. Wkrótce w kinach. I enjoyed the show. I also write songs. Our lead singer just quit. Then you'll need someone new. I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be? No one will play us on the radio. We need to get experimental. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Do it again. One more. How many more Galileos do you want? Roger, there's only room in this band for one hysterical queen. Let me go, let you go. Mark these words. No one will play a queen. Fortune favors the bold. Freddie, concerning your private life. What more do you need to know? I make music. I want to give the audience a song that they can perform. What's the lyric? Sing it. Ready, Freddy? Let's do it. We are the champions, my friend. You need to slow down, Fred. I just need a bit of time. But if I don't have time? We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. You're a legend, Fred. We're all legends. Emisja filmów w dniu premiery. Seanse 5 dni w tygodniu. Najnowsza technologia 4K. Filmy w wersji 3D. Rezerwacje biletów online. Bilety ulgowe dla uczniów i studentów. Kawiarenka.